Kombatanci i uczniowie szkół noszących imiona żołnierzy wyklętych uczcili pamięć działaczy podziemia niepodległościowego mszą świętą w katedrze polowej. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gwózdek. W homilii ordynariusz wojskowy podkreślał, że obchodząc Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nie można jedynie wspominać i modlić się za ofiary terroru, ale poprzez udział w Eucharystii i słuchanie Słowa Bożego kształtować sumienia młodych pokoleń Polaków. Do katedry polowej przybyło liczne grono kombatantów z pocztami sztandarowymi oraz uczniowie szkół noszących imiona bohaterów walki o niepodległość z czasów II wojny światowej oraz okresu II konspiracji. W homilii biskup Józef Gwózdek zauważył, że agresja i nienawiść są spowodowane brakiem uformowanych sumień, w których nie ma Boga. Podkreślił, że choć istotnym elementem dzisiejszego święta jest modlitwa i pamięć, to nie należy zapominać o konieczności kształtowania sumień kolejnych pokoleń Polaków. Ordynariusz wojskowy zachęca młodzież do poznania życiorysów patronów ich szkół. Przypomniał, że w ubiegłą niedzielę minęła 60. rocznica stracenia generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Mszę świętą koncelebrował z biskupem Gwózdkiem ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa i ksiądz Janusz Bąk, kapelani ordynariatu polowego. O godzinie 13 na płycie grobu nieznanego żołnierza złożone zostały wieńce przez przedstawicieli władz państwowych i organizacji kombatanckich. Mianem żołnierzy wyklętych określani są żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej Związkowi Radzieckiemu. Do podziemia antykomunistycznego przeszli głównie żołnierze Armii Krajowej oraz osoby, które nie chciały pogodzić się ze zmianami politycznymi. W walkach zginęło ponad 8,5 tysiąca żołnierzy podziemia, 5 tysięcy skazano na karę śmierci. Ponad 20 tysięcy poniosło śmierć w obozach i więzieniach. Według szacunków historyków walkę z komunistami mogło podjąć nawet 200 tysięcy osób.